My jesteśmy kochani w nurcie wiary. Wierzymy w Boże uzdrowienie. Prawda? Amen. Wszyscy mówimy i chwała Panu. Ale co robić, jak nie przychodzi uzdrowienie? Co robić, kiedy wyniki ze szpitala przychodzą druzgoczące? Nowotwór, złośliwy. Co robić, kiedy wszystko się sypie? Mimo że tak wierzę, mimo że uwielbiam, może nawet jestem w zespole uwielbienia i nagle wszystko się załamuje. Właśnie do takich osób dzisiaj szczególnie chciałbym mówić. Do takich osób, które się czują załamane, podłamane, zwyciężone przez tą chorobę, przygniecione. Być może niewiele jest takich osób pośród nas, ale wiem, że miłość Ojca chce ogarnąć właśnie takie osoby. I do was chcę powiedzieć trzy słowa dosłownie, bo to nie będzie długie. Wiecie, Galatów, 5 rozdział. Galatów, 5 rozdział. Mówi o tym, od 5 wersetu. Natomiast my w duchu spodziewamy się usprawiedliwienia dzięki wierze. My w duchu możemy się czegoś spodziewać. W duchu spodziewamy się usprawiedliwienia dzięki wierze. Kochani, całym my możemy mieć super teorię na poziomie umysłu, znać wszystkie fragmenty dotyczące uzdrowienia, wiedzieć, że w Izajaszu w 53 rozdziale wersety 4-5 słowo mówi, że Jezus wziął na siebie, na swoje ciało wszystkie nasze grzechy i wszystkie nasze choroby i w Jego ranach zostaliśmy uzdrowieni. I możemy znać fragmenty, które mówią, że Bóg leczy wszystkie choroby, uzdrawia ze wszystkich chorób i patrzeć na Jezusa, jak przechodzi w Ewangeliach przez tą ziemię i pochyla się nad każdym, który do Niego przychodzi, czy to chromy, czy paralityk, czy trędowaty, czy ślepy, czy głuchy. I na każdym z nich Jezus kładzie ręce albo po prostu przez swoje słowo uzdrawia. I nikomu nie wymawia, nikomu nie mówi, poczekaj jeszcze 10 lat, a ty poczekaj 15, a ty to do końca swojego krótkiego życia poczekaj. Nikomu nie daje złej nowiny, tylko na wszystkich kładzie ręce albo słowem ich uzdrawia. Amen. I Jezus pokazuje tą hojność, pokazuje, że nie ma problemu dla Niego. On nawet uzdrawia w momencie najmniej dla Niego komfortowym, kiedy jest pochwycony, kiedy jest pojmany przez żołnierzy i jeden z Jego gorliwych uczniów bierze miecz i odcina ucho słudze arcykapłana. Jezus przykłada rękę swoją do tego ucha i to ucho jest uzdrowione. Nawet w tym momencie uzdrawia. Jak wielka jest Jego miłość. I myślę, że ważne jest to, żebyśmy naprawdę dzisiaj mieli to objawienie, że to musi wejść wszystko tutaj do serca. To musi wejść do serca, cała prawda Ewangelii, Jezus ze swoim Słowem, obietnice Boże muszą wejść do głębin naszego serca. Amen? Nie wystarczy, że wiemy na poziomie umysłu. Nie wystarczy, że nauczyliśmy się, że trzeba wyznawać. Ale wyznawanie słów wiary, które nie pochodzą z głębiny serca, nie zadziałają w naszym życiu. Bo nic nie działa automatycznie. To nie jest tak, że powiemy abrakadabra, hokus pokus w imieniu Jezusa i to się zadzieje. To potrzebuje wyjść z naszego serca, z głębin serca, w których jest położony fundament wiary. Amen?
I to słowo mówi dalej, że w 6 wersecie, że bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie. Czyli nie chodzi o rytualizm, nie chodzi o to, żebym ja się w oczekiwaniu na uzdrowienie zadręczał pytaniem, co jeszcze mam zrobić, żeby być uzdrowiony. Gdzie to jest chyba najbardziej dręczące pytanie ludzi oczekujących uzdrowienia. Co jeszcze mam zrobić, żeby uzyskać uzdrowienie? I to wprowadza nas w takie zmęczenie duchowe, że przez pewien czas możemy tak pociągnąć, ale w pewnym momencie już jesteśmy wrakami duchowymi. Bo ilość tych pomysłów, ilość tych zaangażowań, ilość tych rzeczy, które robimy, coraz bardziej nas frustruje. Bo patrzymy na nasze życie, no uwielbiam Pana Boga, chodzę na mszę świętą co niedzielę, przyjmuję komunię świętą, chodzę do spowiedzi świętej co tydzień, robię to, robię tamto, jestem w zespole uwielbienia, modlę się też za innych. I o dziwo, Bóg wysłuchuje tych modlitw, ludzie są uzdrawiani, tylko ja jeden jestem jakiś pominięty. Miał ktoś z was, tak? Zobaczcie, i do takich osób chcę powiedzieć słowo Ewangelii, słowo nadziei. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale co? Wiara wyrażająca się w miłości. Wiara wyrażająca się w miłości. Dużo mówimy o wierze, ale o tej wierze wyrażającej się w miłości mówimy niewiele i właściwie to jest dla nas zakryte. Ale to jest na odrębną katechezę, więc nie będę tego rozwijał jakoś szerzej. Ale chcę wam powiedzieć, że z tej wiary wyrażającej się w miłości przychodzi odpocznienie. Przychodzi autentyczny odpoczynek. Przychodzi taki odpoczynek, który powoduje, że wyniki, które przyjdą na maila w PDF-ie ze szpitala czy z jakiegoś laboratorium, nie mają na mnie żadnego wpływu. Ja się nie załamię. Amen? Amen. Wiecie, jest taki zespół uwielbieniowy, lokowanie produktu będzie, XY uwielbienie. Lubię ich słuchać. I jest jedna pieśń, w czasie której ta dziewczyna po prostu widać, że nią telepie. W trakcie, kiedy ją śpiewa. Głos jej drży i w ogóle ledwo tam stoi na nogach. To jest pieśń, kiedy śpiewa o tym, że gdy nie przyjdzie uzdrowienie, gdy nie przesunę żadnej góry, zobaczcie w ogóle rzeczy wbrew temu, co my tutaj ogłaszamy, będę ci ufał. Amen. Nawet jeżeli nie przyjdzie uzdrowienie, nawet jeżeli nie przesunę żadnej góry, będę ci ufał. Bo ja wierzę i kocham ciebie, Ojcze. Kocham słowo, które dałeś. Słowo, które jest moją nie tyle jedyną deską ratunku, ale po prostu jest deską ratunku. Amen. Ona jest moim oparciem, ona jest moim wszystkim, ona jest moim kręgosłupem, ona jest moim fundamentem, ona jest moimi ścianami, ona mi pokazuje kierunek, ona mi pokazuje cel, ona mi pokazuje sens, ona mi daje pokój wewnętrzny, więc się nie zachwieję, więc będę ufał, bo ja wiem, że wiara jest zwycięska. Wiara jest zwycięska, nawet jeżeli po drodze są różne trudności, to wiara zawsze zwycięża. Amen? Wiara zwycięża świat. Wiara zwycięża świat. I wiecie, i na koniec Hebrajczyków, 4 rozdział. Chciałbym, żebyście znali ten moment wiary, do którego możemy wejść. Bo ta wiara, która jest taka racjonalna, wynikająca z tego, że znamy jakąś teorię, nie wystarczy nam do uzdrowienia i nie wystarczy do tego, żeby osiągnąć pokój w sercu, radość, miłość, poczucie bezpieczeństwa. Skoro więc nadal czeka obietnica wejścia do jego odpoczynku, mówi 4 rozdział Hebrajczyków, troszczmy się o to, aby nikt z was nie pomyślał, że został pominięty.
To jest pierwsze słowo. Nie jesteś pominięty. Ale musisz troszczyć się o to, żeby w momencie, kiedy przyjdą wyniki złe, kiedy z twoim dzieckiem coś się zadzieje niepokojącego, kiedy po prostu stanie przed tobą góra, której nie możesz przepchnąć w żadną stronę, a słowo mówi, że na nasze, że kiedy wypowiemy, rozkażemy tej górze, to nie tylko, że ją przepchniemy, ale jeszcze jej rozkażemy podnieść się do góry i góra do góry idzie, a teraz rzuć się do morza, proszę bardzo, bach, do morza. Się okazuje, w tym momencie nie jesteś w stanie tego zrobić, ale przez wiarę możesz wejść do odpoczynku i musisz troszczyć się o to, żeby wiedzieć, że nie jesteś pominięty w kolejce po uzdrowienie. Nie jesteś pominięty. Kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek słuchasz tych słów, powtórz teraz, bracie i siostro, zachęcam cię, nie jestem pominięty. Nie jestem pominięty. Ale chciałbym, żeby to z serca twojego naprawdę wyszło, że nie jesteś pominięty. Nie jesteś pominięty. Przecież i my jak tamci, jacy my, jacy tamci, to za chwilę sobie powiemy, otrzymaliśmy tę radosną wiadomość. Są my i są tamci. My to są ci, którzy przyjęli wiarę i przyjęli przez wiarę obietnicę i są tamci, którzy nie przyjęli obietnicy. Czyli można powiedzieć wierzący, niewierzący. Przecież i my, jak tamci, otrzymaliśmy tę radosną wiadomość. Więc otrzymałem radosną wiadomość, nie jestem pominięty. Amen? Nie jestem pominięty, bo otrzymałem radosną wiadomość. Możemy teraz powtórzyć to. Nie jestem pominięty, otrzymałem radosną wiadomość. Tamtym jednak, ponieważ nie przyłączyli się w wierze do tych, którzy okazali posłuszeństwo, na nic się nie zdało usłyszane słowo. No i to jest straszne. Usłyszeli słowo, ale na nic im się to nie zdało, bo nie weszli przez wiarę w tą obietnicę. Bo wchodzimy do odpoczynku, jeśli uwierzyliśmy zgodnie z tym, co powiedział. Wtedy przysiągłem w swym gniewie, nie wejdę do mego odpoczynku, choć dzieła już były gotowe od początku świata. Powiedział gdzieś przecież o siódmym dniu, tak, i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. W tym miejscu natomiast nie wejdę do mego odpoczynku. Skoro zatem czeka nadal to, że niektórzy wejdą do Niego, a pierwsi adresaci tej radosnej wiadomości nie weszli z powodu nieposłuszeństwa, Bóg na nowo określił dzień, dzisiaj, mówiąc przez Dawida po długim czasie, tak jak już wcześniej powiedział, dziś, gdy Jego głos usłyszycie, nie czyńcie serc waszych hardymi. Amen. Kto wchodzi do Jego odpoczynku, to i On odpoczywa od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się zatem wejść do owego odpoczynku i niech nikt nie dołączy się do tamtego przykładu nieposłuszeństwa. Bo żyje i działa Słowo Boga. Bo żyje i działa Słowo Boga. Tnie sprawniej niż jakikolwiek miecz obosieczny. W głąb przenika, rozdzierając duszę i ducha, stawy i szpik i potrafi rozebrać ukryte myśli i intencje serca. Nie ma dla niego stworzenia utajonego. Wszystkie dla jego oczu nagie i bez osłony. Przed nim będzie nasze rozliczenie. Amen.